Siemanko, z tej strony Mefiu, witam was w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj nasz cel będzie wyglądał w taki sposób, czyli dosyć blado generalnie rzecz biorąc, ale też będzie tutaj troszkę czarnych elementów, więc ci, którym to nie pasuje, proszeni są o wyłączenie tego filmiku. Ja mówić po polsku bardzo słabo jeszcze nie umieć w polski język, bardzo, bardzo przepraszać. Dobrze. Zatem, parametr start. Oj, nie używajcie tego na Facebooku, gdyż po prostu, no, sytuacja jest taka, że nigdy nie wiadomo. Ale o szczegółach sobie zaraz powiemy, ale nie używajcie, ok? Dobra. Parametr startowy NoSRGB. NoSRGB. Takie coś wpisujecie i macie CSS w takim oto wyglądzie. Pierwszy duży minus. Czy tutaj coś widzicie? W sensie, oprócz rekin. Wiecie o co chodzi, nie? Filmik o czarnych elementach, tu jest rekin. Dobra, nieważne, nie ma tutaj cieni, jak widać, znaczy no właśnie, że problem jest, nie widać tych cieni. To jest główny disadvantage. Both online. What is it there? Are they close? Mine. I was the first to find it. What the hell? You beat me drunk. Get off me. Well, how do I put this? Stop fighting for skins in the game. Get them on Hellcase. New giveaways every day. Follow the link in description and use a code to receive your bonus. Wydaje mi się też, że nie ma tego Air Player Visibility Mode. Albo się to maskuje na tego ciemnego. No i generalnie rzecz biorąc, tak to się prezentuje. Minus kluczowy. Kluczowy minus. No ten nie. Kluczowy minus. Look at this. No idziemy se. No i co? Widzicie tutaj tego CTK, jak się ruszacie? No nie, nie widać. Więc to jest problem. Od razu największy problem na start. Wszystkie czarne tutaj elementy, wszystkie czarne miejsca. No, no, o, bo tutaj, ło, panie. To ty na mnie spojrzałeś i nie zobaczyłeś mnie tutaj w ogóle. No kurde. Na tle tego ciemnego. No tu jest jeszcze znośnie. Jakby niektóre miejsca gra interpretuje, że nie powinno zwiększać kontrastu, bo jest tam dobre tło. A my mamy czarne tło i nam nie zwiększa. Chyba tak to działa czasami, wiecie? Ale nie jestem pewien. W każdym razie ten kontrast nie zawsze śmiga. Tutaj kontrast śmiga. Jest ewidentne, widoczna jest obwódka. I jakoś nie jest mi ciężko go zauważyć. Ale jak są takie no całkiem ciemne, albo w ogóle jakieś ciemniejsze modele CTK, bo są wiadomo różne modele, albo jakieś, nie wiem, bardziej rude miejsce, no to różnie bywa, albo coś takiego, no. No można przeoczyć przeciwnika, nie? No nie jest to dobre. Tu jest szpara? Widać go. Przez tą szparę. Nie, to nie przechodzi. No to jest tak na tym enchantie tam zrobione. Czyli co, jak mamy cheaty, to tutaj widać też przez to, bo jakby mamy informację, bo to jest prześwit, a normalny człowiek tego nie jest w stanie zauważyć. Nie wiem, w każdym razie, no tutaj jest duży problem. Na Mirażu jest jeszcze w miarę znośnie, ale zobaczymy na innych. Głównym problemem generalnie tutaj jest to, że jakby gdy przeciwnik nam wybiega, nie ma tego cienia i on nie ma jakby punktu odniesienia na wielu takich jakby bardzo jednolitych miejscach, gdzie niekoniecznie nawet już mówię o tych czarnych całkowicie teksturach, bo to już w ogóle jest ciężko, ale jak mamy taką jednolitą teksturę bez żadnych tutaj jakby takich, no widzicie, on jakby taki jest dziwny, to jest tak jakbyście mieli taką A-mapkę i po prostu macie te takie jednolity kolor jako tło, no nie ma po prostu punktu odniesienia, ale za to w wielu sytuacjach po prostu widoczne jest o wiele lepsze. To jest oczywiście jakby plus, dla którego na samym starcie warto jest rozważyć, żeby ten trik, nie wiem, był w miarę użyteczny. Ale na przykład tutaj tak samo, nie? Nie widać dokładnie, gdzie ta krawędź się zaczyna. Normalnie według mnie jest to bardzo łatwe do zauważenia. Tutaj nie. No, ale tak jak mówię, są też miejscówki, gdzie ta zwiększona jakby jasność tego wszystkiego, podświetlenie w niektórych miejscach, no, pomaga coś dojrzeć i naprawdę mamy znaczną przewagę. Na przykład tutaj, nie? Taki gość jest mega widoczny, no to jest praktycznie, że białe to tło, no wszystko idealnie tutaj widać, nie? Ktoś nas pikuje, wszystko, no piękne, piękne, naprawdę. Lightowo. Fajno, niektóre miejscówki są spoko. Nie wiem, ale mi się bardzo podoba klimacik. To jest taki jakby takie jasne niebo w taki giga słoneczny dzień, że to się aż staje takie jakby pastelowe te kolory. Nie wiem, czy czasami wchodzicie na dwór, to też czasami jest takie odczucie, że no nieważne. O, tu jest kluczowy problem, patrzcie. O, w tym momencie te czarne tutaj jakby drzwi stają się, nie tylko, że są czarne, to stają się zielonkawe, więc są jeszcze bardziej jakby podobne do koloru niektórych zielonych modeli CTK-u. CTK za autem, giga problem. CTK gdzieś tutaj, o, tutaj nam się ciężka sprawa. Nie, da się kiepski. Co to jest? Nasrane, widzicie? Ktoś obsrał ścianę całą. Niebywałe. Kontrast graczy, nie, ten kontrast graczy i działa, faktycznie działa. Ale no nie polecam tej sytuacji. No tutaj też jakiś setek. Pomiędzy czarnymi drzwiami jest tło czarnych drzwi. No naprawdę niekorzystna sytuacja. A tu co jest? Ktoś podpalił. Ale nie wiem kto. Tutaj tak samo, nie, nie, dust odpada, słuchajcie. Testujemy zatem overpassa, bo mówiłem, że oj, tu są jakieś bugi, lol. Lol. O, tu
prostu nie. A to już tak. To niefortunna trochę. A to normalnie chyba nie będzie do kudu na tej aremce tak. A ciukonek też. Ciukonek. On cię na longa? Dziwnie mi się do nich strzela. Kurde. O, proszę bardzo. Znowu matchmakingowi, kurde. Grając z tym gościem Faceita. On ma jakieś 10 elo. Następny, kurde, nie? Na Faceita gra się łatwiej niż te matchmakingi. To jest naprawdę śmieszne już. O, tu lepszy chyba spod jest za tym teraz. Łatwiej tutaj patrzeć. No ja go nie zabiłem. Polista. Ten co tu robił? Już asa, ciekawe. Te drzwi były otwarte? Czy ktoś sobie wyszedł? Niezły kurde head, ej. Jeszcze 3 hity dostał i potem dopiero umarł. Jak to jest możliwe? Chciałem już uspa strzelać, ale... Ale nie strzeliłem. One long. Long going close. Ale zginął. Dosyć brutalnie. Dobry widok za tym OS. Dobry widok, bardzo dobry. Bardzo dobry ty, dobre. Fajnie mi się tu gra. Co to jest? Okej. Okej. Te wpuścił i nic nie powiedział, no nie wiem, hit. Absolutny jak dla mnie. Serio, dobra. Tutaj też jest trik, że widać, ale z tym czarnym to się lepiej widać. Mam monster. Przechytrzyłem. No tutaj wiadomo, kto jest lepszym 3K-owcem. A tego gościa, na przykład drugiego tam na wodzie, co zabijałem tymi tapami, to idealnie go było widać. Ten overpass naprawdę przyjemnie. A tak byłem o tym 3K-alo, bo pierwszy mecz, który tam zagrałem, no nieważne, w każdym razie był premade. 5 bugarów, 3K-alo, normalnie smoki, taktyki robili i to niektórzy tam mieli więcej nawet niż 3K-alo. No po prostu odechciało się grać. Jak chcecie tak premade'ować, trehardować, no to zapraszam na Faceit. Tam was niszczę, ale no nie na matchmakingu, no szanujmy się. No tutaj te matchmakingi to gram od święta, nie? Ale jak ktoś takie rzeczy robi, no to... No cóż. Mam buffons. Kami banana. Bombay. We have flash. O kurde, mnie goś tu... Bang. Short. One more, two guys there. No. Monster, half. Nie na... Widział go! Na headach się z nim duelował, przecież... Ale to są boty, no to ja się nie dziwię, no do tego meczu nie wygram. A tam mniejsza o to, tutaj sobie chcemy testować ten sRGB, nie? Ale wkurza mnie to, bo kurde... Ja jestem ciekawy, czy on go nie widział po prostu bez sawy, czy ja go widziałem przez to, że mam ten trik. A, to drugi jest 10 level, no to tego właśnie tutaj to jest na tych Faceitach. Znaczy na tych Faceitach. Cały czas gram na B, oni cały czas na A chodzą. Ale gubi. Co on, głuchy? Co to za 3K? A nie no, póki co postawię CT, kurde. Gra się całkiem fajnie. Całkiem tak? Nie wiem, łatwo mi się strzela z ludźmi. Push long, balance. No ale mi dał.
Mam CD. Ty, no bardzo tutaj przyjemne, że dużo się podejmuje. O, tutaj jakiś motor miałem, ale nie wiem gdzie go rzucałem, bo... Tam był jakiś cień, a tu nie ma cieni. Short. Tak. A co on repikuje, głupi? Bang, bang. A może nasz teammate, któremu rzucam bronię, też jest 10 levelem face it. Nie, trzeci. Nie, ja mam trzeci, oczywiście. No, oczywiście. No tak, no tak. Ty, ja go zabiję. I smoke. Short. No kurde, gościu, nic nie patrzysz. Ten jeden teraz ich wykosi, ten 3K wykosi wszystkich, nie? Jeden HP. Nie obili go nawet, nie? Śmieszne, po prostu śmieszne. Thank you. No i takim oto sposobem przegrywałem mecz. Now we winning. I'm serious. I enjoy free beers so I can. Let's go. I feel power, so rush long. Rush long from. I feel power. Okay. Wypił harnaśla i poczuł moc. Okay. Pushing long. Pushing balon, watch out. Dead. Can you flash long? Go, go stop together. No step. Haha, easy. Nice. Pokonałem go. I co? I co? Kurde, try hard. Łatwiutko, najłatwiej na świecie. Najłatwiej, najłatwiej. No bardzo łatwiutko to było. Więc stwierdzam, że na overpassie jak najbardziej. Trig jest git. I tyle w temacie. Co byś chciał? 5 level hacker? No dobra, mamy tutaj cashik. To jest ciekawa sprawa. O kurde! Oby noc! Jak tu się nie widać nieba, to jak noc. Przecież to wygląda, jakby nie patrzeć, ta podłoga jest czarna, bo zbugowana. Tak się tutaj tylko spojrzy. Tutaj tak, o. Takie typowo czarnobylowskie, horrorowate klimaty. Czajcie to. Niezły. O. A, zabiłem. Nie widziałem, że zabiłem nawet. No przecież ten... Kurde, czarnek sobie tutaj chyba średnio. Chyba średnio to będzie z tymi czarnymi teksturami. Wydaje mi się, nie wiem czy też, że cieni nie ma. Nie wiem. Ale... Na pewno ciężko jest też mieć jakiś taki punkt odniesienia. To jest tak jak wiecie... Jest taka mapka do trenowania aima. Jest wiele mapek do trenowania aima, na których właśnie też jest takie tło jednolite. I też właśnie brakuje tego punktu odniesienia. Tej teksturowatości tekstur. W ogóle te modele troszkę się zdawałem na tym czarnym tle z tym tłem. O kurde, jakie head daje. Może jednak jestem lepszy? Może FPS-u jest więcej, tego nie... O kurde! No nie zagramy tego cache'a. Dobra, to przetestowaliśmy. Już wiemy, że to jest useless. Nie no, ja taki jakiś w miarę dobry. Ale no też ciężko czasami coś zaufać na tym czarnym tle. Ja na przykład jak CTX, no to już w ogóle jest problem. Ale jednak troszkę kwestia, że nie ma takiej dużej dystrakcji, że naprawdę te tekstury pozwalają się troszkę łatwiej skupić, nie? Czy mamy tylko coś i sam model, który ma to też swój pozytywny aspekt. Patrzcie, tu nam cetek wychyli, nie? Na żółtym, że to... Ja go nie zabiję. How are you today?
A nie podoba mi się, nie podoba mi się. Bardzo. Kurde, matchmakingi się gra na heady. Maybe amor. Look, gdzie tu jest broń? Gdzie tu jest Famito? Fakt, że go zasłania. I ten Famas, gdyby był ciemniejszy, to by był jeszcze gorzej, ale to jest minus. Z potężny tryhard w enemy tutaj. Niestety, jest chyba primate polski jest tutaj. Primate Polaków. Wbijają globala chyba. Jak to dziwnie się ten moz. The fuck? Czarna kula, lepiej za mało widać, widzicie? Plus, macie pierwszy plus. Pierwszy plus, ewidentny. Ty, teraz mam one właśnie, dobry? Wszystko widzę przez to. Dobra, ta komenda jest OP. Co? Dobra, gość na sajcie jest, ten ich wpuszcza. Boost. Niezła kula, kurde. Czarny. Czy ja drzwi nie... Nie, myślałem, że bug jakiś. No T-Base Players, co to jest? Gerwazy, no co ty robisz? No. Spowli boost. Vendor. Do you have a bomb? Mam morak. Ta paka. Jak ona. Co to jest? A jak trzyma, to nie ma. O, jak to wygląda. Śmiesznie tak. Planted. Blink short. Dead. Car. Car main. Main car. Car load. Blink. Ten jest speeding. Ciekawe to wygląda. Lol, ta paka tutaj też tak się robi. No, let's go for boost. Booster, you are boosting us. Yes. Fucking bitch. Short me. A side low. Ale nie aimuje się dobrze, no nie aimuje się. The default. Wydaje mi się, że tu w ogóle go nie widziałem na tym midzie. Nie wiem, no to nie jest dobre do grania, no to już jest. Ale może na innej mapie na Mirażu chyba kiepsko. Nie, na oczy w ogóle nie widać, ale jak to fajnie wygląda. The fuck, ale to nic nie widać za tym. Ale to, nie no, lepiej widać, lepiej. Ta kula ognia zamiast całego dymu jest git. Just two more. Ulala. Nie widziałem go w ogóle, się zamaskował. One more bullet. That's all you need. Co mi daje typ? Tu lepiej widać, tam nie widać tak dobrze bez tego triku, że tak powiem. Nie no, tu no patrzcie, to się nie da pikować w tym miejscu. Na aucie cetek stanie, no nic nie widzisz. Nie, kaszyk odpada milion procent. Ta mapa nie do grania. Dead upshot. Lost. I'm old. New box. Dobra, to był straszny meczek, straszny rezydent, ale udało się. Go!
Global! Inferno, wygląda to w miarę ciekawie, tak bardzo dziwnie, nie? Bez tych cieni. No naprawdę, nie wiem, fajny klimacik te lampki mają, taki jakby z jakiejś takiej starej gry, gdzie po prostu nie jest oświetlenie dobrze zrobione i widać, że no dobra, zrobiliśmy dzień, bo jest jasne niebo, ale tak naprawdę tutaj światło jest takie sztuczne. No ciekawie, ciekawie. Tu nie wiem, czy kogoś będzie dobrze widać, ale na przykład terroryści też na takim jasnym tle. Not ideal. Oj, tu, ten site. Tu CT-kowie jak się staną. Nie, oni są jeszcze w miarę niebiescy, ale generalnie no nie widać tych konturów też, nie? Nie widać, niektóre czarne kontury się zlewają ze sobą. No jest to niekorzystne. O tutaj, no nie wiadomo gdzie jest skrzynka, nie? Gdzie to się kończy, gdzie się zaczyna ta skrzynka. Nie widać gdzie ta skrzynka tutaj jest. Dopiero by tutaj trzeba było postrzelać, nie? Żeby było widać ten kontur, poprzez ten dym. No niekorzystne, niekorzystne. Overpass. Też fajny klimacik, taki jakby naprawdę ze starej gry. Jakbym grał w jakiś, nie wiem, kurde, stary Call of Duty albo jakiś projekt indie, kurde, albo coś. Dobra. Wygląda to w miarę spoko tutaj, nie? Bardzo mało czarnych tekstur. Mało czarnych? Dobrze. Mało czarnych tekstur oczywiście mam tutaj na myśli. Spoko, spoko. Overpass chyba najlepszą mapką na razie. Tu jest problem. Nie, myślałem, że tu jest coś dalej czarnego, a to po prostu van jest czarny. Jak tutaj? CT-kowie też tutaj przypuszczam będą bardzo ładnie widoczni. No. Bo jest jednolitość, jest ten kontrast. Bardzo dobry overpass, tylko po raz kolejny jest problem. Problem smokowy, czarna ławka, pomalowali, kurde, nie siadać, a ja siadam, będę mówić. No to w laseczkę już nie rzucimy tutaj smoka. Ciekawe, czy rzucimy w laseczkę. No krzywo trochę, krzywo. Więc jest problem, ale... Ale generalnie, no jako tako. To jest jedyny smok chyba taki naprawdę, który potrzeba line-upa, bo większość przypuszczam naprawdę dałoby się rzucać, no wiecie, tutaj, nie, czy coś. Overpass, najlepsza mapa, overpass super. Overpassa my sobie pogram w matchmakingu z tym, tak stricte dla klimaciku. Tu jest problem, ale tu i tak, no, ten kontrast raczej powinien nam pomóc, nie, w sensie zaraz to sprawdzimy. Ale ja sobie już wyobrażam jak to wygląda oczywiście. No, jest to tak w miarę znośne, w sensie widać, że to jest coś jaśniejszego, nie. Spoko, spoko, naprawdę, overpass daje okejkę, ale tu wygląda to specyficznie, takie wow, takie szpitalne, ciekawe. Ale wydaje mi się, że Vertigo jeszcze w miarę jako tako się prezentuje. Oj, tu jest tragedia, tu jest nieładnie. O, a tutaj tak to... Myślę, jak jest za dużo czarnych tutaj, takich ścian jedna z drugą. Ale nie zlewałem się jakoś, tu jest problem, tu się zlewa generator z tym, to na pewno. No ale też jest problem tutaj, niektóre się potrafią zmyć tekstury. No tutaj troszkę te podświetlenia, ale i tak też się zmywają te czarne. No tu jest problem, nie? Bo tu macie całe bicie. No jest to niefajne, no nie widać za bardzo co tutaj się dzieje. Jakieś granaty chcemy rzucić, to jest problem, więc generalnie rzecz biorąc nie da się na tym za bardzo dobrze grać. A to tak wiecie, tak bardziej dla fanów pograć, to bardziej w tym celu. Wow, ale tu jest klimacik, patrzcie na to. Te niebo jest takie i to wszystko jest ciemne, bez światła. Wow, klimacik jak z horroru, no kurde jak z jakiejś gry horrorowej. Tego świata w ogóle tutaj nie ma. No i co mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że całkiem ten Ancient jest grywalny tutaj. Ty, no jest spoko ten Ancient. Co nie? Ten Ancient wydaje mi się jest bardzo dobry. Lepsza widoczność niż normalnie, wydaje mi się. Bo na Ancient jest czasami kiepsko, a tutaj mamy te różne kontury na czarno zaznaczone. Nie, no chyba spoko jest, nie? Chyba jest gitówka. Ty, no Ancient... Tutaj tragedii też nie ma za bardzo. Wszystkie ściany są gigasne. Ciekawe to jest, tylko że na Ancient to tak samo jak na innych mapkach. Nie rzucimy z dużo granatów. Podam przykład tutaj takowy. No nie rzucimy, nie rzucimy. Tu jest smoke na donat. Tu się jestem w stanie ustawić, ale tutaj już tego tych X-ów nie jestem w stanie znaleźć. Nie, no nie pomalujesz, no znaczy pomalowane wszystko już jest na czarno. Więc no to i tak, do poważnej gry nie. Dla beczki Ancient też w miarę spoko. Jak to się prezentuje? New Chicho generalnie i tak jest w miarę przejrzyste. Tutaj... W czarnych teksturach jest taki problem i generalnie w takich jednolitych, że nie mam punktu odniesienia. No to właśnie jest taki problem, nie? Że na przykład jesteśmy w stanie powiedzieć po jakimś tam elemencie, że ta dana skrzynka się skończy w jakimś tam momencie. A jeśli ona jest jednolicie czarna, to ciężko nam jest dokładnie się orientować w takich sytuacjach. Ale Nuke, czy tu mam jakieś problemy? Tu jest jakiś lekki problem. Tutaj mamy całe czarne, ciemne tutaj tło. No może trochę być problem czasami, ale czy Nuke tego generalnie potrzebuje? Nie wiem, no Nuke raczej wszystko do... Oj, tu może być problem lekki. No na tym A-site jest dużo czarnych elementów. No więc kończąc wątek, generalnie na tym ciężko jest grać. Overpass zdecydowanie mi się najbardziej podoba. Możecie się podzielić swoją opinią. Ale tak czy siak, tak jak mówię, no line-upy granatów i tak dalej. No i plus fakt, że tych cieni nie ma, no to jest giga problem. No brak cieni to jest naprawdę, no widzicie. Cień musi być, no bez cienia to się dziwnie strzela do przeciwników, tracimy advantage w wielu sytuacjach, w których ktoś nam wbiega i widzimy cień, moglibyśmy spreefire'ować, zacząć szybciej strzelać, być bardziej przygotowani.
a nie jesteśmy w stanie tego zrobić, więc no generalnie no nie polecam. Więc tak jeszcze, żeby zakończyć, no to oczywiście wspominam, na fejsie tego nie używajcie, bo nigdy nie wiadomo, niby się nic nie powinno stać, ale lepiej nie używać, już doświadczenia mówię, że lepiej się trzymać z daleka od takich rzeczy na fejsicie. Natomiast to jest taki bardziej filmik pod content, typowo, żeby zrobić coś ciekawego, coś nowego, żeby pokazać wam, jak te mapki wyglądają i tak po prostu, żeby zrobić ciekawy filmik, a nie po to, żeby wam powiedzieć, że o, macie tutaj super trik, że będziecie z tym super grali, bo wydaje mi się, że to jest raczej useless na tym, typowo na tym overpassie, czy to na plus jest, czy tak na minus, czy neutralnie, powiedziałbym, że neutralnie, ja i tak z tego nie będę korzystał, bo i tak matchmakingów nie gram za dużo, a tym bardziej overpassa, więc tak jak mówię, bardziej filmik for fun, mam nadzieję, że wam się podobało, no i jeśli tak, to łapeczka, czy coś tam innego, trzymajcie się, na razie.